Więc przede wszystkim dokładność i prostota gry. Piłka nożna to jest naprawdę prosta gra. Ty sobie! Szybciej, szybciej piłką, szybciej! Raz, dwa! Nie ma już kapi, gdzie jesteś? To, że tu sobie wymienimy 100 podań, super! Jest. Piłka leci, 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 gol! Ale to szczeli! To byle życie nie oj! Chcecie walki, to róbcie na boisku, pokażcie ją! Puru, 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 gol! Puru, gol! Kto dzisiaj grał? Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Już za chwilę, już za moment Tysowia Tychy rozegra swój mecz z LKS Gardawicami. Nie na tym stadionie, tylko tam. Tam obok rozegramy. A tak w ogóle to siemanko, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku oczywiście z meczu Tysowi. Ostatnio zwycięstwo, teraz wiadomo też zwycięstwo. W komentarzu jak każdy z was napisał Tysowiału, teraz również to robicie. No i oczywiście łapa chyba jest, subskrypcja, chcecie więcej takich materiałów, dajcie znać. I lecimy z tym spotkaniem, bo będzie się działo. Rzecz, na jaką uważamy dzisiaj, to przede wszystkim dokładność podań, dokładność strzałów tych akcji, które prowadzimy, to na pewno. I unikamy niepotrzebnych strat, szczególnie w posiadaniu piłki. Mamy piłkę, rzut rożny, piłka wybita przed szesnastkę, tam się nie bawimy z piłką. Ta piłka ma być albo do pola karnego wrzucona, albo rozrzucona na boczną strefę. To jest zadanie dla was na dzisiaj, ok? Proszę państwa. Mogę się chociaż przestrzec, więcej sprzętu niż talentu. To ile dzisiaj będzie? Dzisiaj? Dzisiaj dwie. Zobaczymy. Tu dwie? Będziecie się targować? Ja ci nie podaję dzisiaj. Jaki klub, takie race. Problemy kadrowe dzisiaj, takie jakie wyszły, brak bramkarza, brak kogokolwiek innego. Trudno, musimy się z tym liczyć, jesteśmy amatorami, tak? Każdy pracuje zawodowo, każdy ma prawo do długiego weekendu, każdy ma prawo zachorować, tak? Nie ma problemu, ale teraz rola w tych, którzy wejdą do składu jest taka, żeby utrzymać ten sam poziom, który sobie założyliśmy za pierwszym razem. Skład wyjściowy, w bramce testowany Hugo. Jak dobrze ci pójdzie, to może następny meczu też będzie twój. Jest, proszę państwa! Bramkarz! Coś, ej, przepraszam, ja nie chciałem. No trochę zimno będzie, no ale czego się nie robi dla Tysowi, moi drodzy państwo. Jak mają wygrać, nawet jakby nie mieli wygrać, to i tak bym przyjechał, i tak bym to nagrywał, ale wygrają. Ja wiem, że wygrają, mam nadzieję, że ty też wiesz, że wygrają. Jak coś jeszcze wiesz, to podziel się tym w komentarzu. A tymczasem Tysowio i zaczynamy. Tysowio! Tylko do środka, przez koń, przed konia. Oj, o, tam troszkę. Szybciej, wprowadzaj. No, no. A to czy będzie 1-0? Brawo, Puru! Ja ci nie podaję dzisiaj. Zaczynamy strzelanie, 1-0. Puru! No. A to Staleńka, ale bramka niesamowita! No. Brawo dawczo! Hugo, ty też brawo! Dawczo! Taki to był strzał. 2-0. Lecimy, lecimy dalej. Patrzcie, patrzcie! Szybciej, szybciej piłką, szybciej! Raz, dwa! Nie ma już kabin, gdzie jesteś? Raz, dwa, środek, brawo! Dobrze, dobrze, dobrze! Jedną dupę ma po prostu. Hop i teraz do środka! Już masz dwóch! Teraz, teraz. No. Dobra, może być, że trzy, powiedz, że trzy. Już trzy jest. Ale to szczeli. Hugo, jesteś tam? No zdarza się najlepszym, tak? Kuszczak też takie błędy popełnił, a grał w Manchester United. Pana bramkarz ostatni raz przy piłce, daleki wykop. Piłka leci, leci, leci. Gol! Proszę państwa, coś niesamowitego! Jak on to zrobił? Jak on to kopnął w tym mieście?
No Hugo raczej nie będzie grał w Manchester United. Ale... Dobra, 2-1. Spokojnie, spokojnie. Czas pozytywnym akcentem zakończyć pierwszą część spotkania. Zobaczmy. Uwaga. Aha. Kuniec. Lolo. La, la, la. Dobra, Hugo, jedna. Hugo, la, la, la. Gdyby nie to, co tam, to jest okej. Okay. Posłuchajmy, co się dzieje. Czego nie rozumiem? Ustawiliśmy się piątkę w ich polu karnym, piątkę na środku boiska i nie mamy żadnego grania. I piłka znajduje się 5 metrów przed naszymi obrońcami. Jedno zgranie strzał z połowy boiska. No to ja się pytam, jak jesteśmy ustawieni w obronie, jak jesteśmy ustawieni w ataku, że nie idzie podać jednej normalnej piłki. To, że tu sobie wymienimy 100 podań, super. To byle życie nie oni. Chcecie walki, to róbcie na boisku, pokażcie ją. No to musicie ich wyciągnąć z tego pola karnego. Żeby wtedy druga osoba, która wbiegała, mogła tam piłkę dostać. Pokażcie trochę więcej serca do tej gry. Bo na razie nie widzę, naprawdę. Może dwóch, trzech zawodników, którym się chce. Pozostali po prostu są. Więc skupić się na tym, co jest dla nas najważniejsze. Na tych trzy punkty są do zdobycia, co trzeba wyszarpać tutaj na boisku. Nikt wam się nie położy. Szczególnie tak doświadczeni zawodnicy, którzy potrafią z połowy uderzyć. Lecimy z tą drugą połową. No, jest dobrze, czasem to się źle, ale mam nadzieję, że finalnie będzie dobrze. Raz i dwa! Bo masz trzy na plecach! Kurwa, sędzio! No będzie! To jest twoja pytania, że tego rozpędu niewiele będzie, ale będzie chyba wrzutka. No. Gdzie to będzie akcja bankowa. Brawo, Fifi! Brawo! Brawo, Puru! Puru, 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 gol! Puru, gol! Puru, gol! Puru, 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 gol! No, mecz ładnych bramek nam się zrobił, nie ma co. Furu, druga na jego koncie, 3-1 wygrywamy. No i obyśmy strzelali więcej, a oni już nie strzelali. Brawo. Ale dał. Brawo, ładnie, ładnie. Tak, kiedyś na meczu tego nie no weź pole karne. Dobrze, 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 jest jeszcze szybki. Dobrze, dam radę. No, 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 no. Nie powiem, kto z autu zaczął akcję. Prezes tu pisze. Rozciągnij to, rozciągnij! Dawaj, dawaj, dawaj. Nisko i piłką, piłką daj. O, kurwa! Zostaje 32, zostaje pan. Nie ma Wojtek zmiany, co ty chłopie? Młody chłopak jesteś. Chodź Puru, chodź Puru. Brawo Puru! Brawo! Brawo! Danieli! Brawo, brawo, brawo. Mamy tam przewagę jeszcze tam. Uli, kurwa, ma! Kurwa, synu! Kani! W bramce stań! Na drugim, Kani! Zobaczmy, co wymyśli. Widziałem? Ale jasno, co to zrobił? Oj, oj. Ale nie tak mocno. Pyk. No. Syk. Ale! Brawo, Dawid! Ależ huknął. Ależ przymierzył. Ależ zobaczył tę lukę. Słabszą, a on nam tej słabszej nogi to ma chyba za 3 sztuczek. No. Brawo, mano! Brawo! Ale urwa! Au! Dawaj jeszcze raz to samo, zobaczymy, czy to nie był przypadek! Dostanę półtora piwa. Stogie! Kto dzisiaj grał mecz? Ty Sobia! Kto? Sobia! Kto? Sobia!
czapki z głów tu przed panami, co dzisiaj zrobili. Zwycięstwo 5-1, drugie spotkanie, drugie 3 punkty na naszym koncie. No nic, tylko dajcie nam kolejnego przeciwnika. Dzięki za dziś, mam nadzieję, że wam się podobało. Tysowia zwycięża i widzimy się w kolejnym meczu. Do zobaczenia, au! A przed pole na 11 meczu dwóch naszych zawodników. Kto wygrał mecz? Tysowia! Kto? Tysowia! Kto? I Dawid wygrał jednym głosem, Dawid Manut. Brawo Dawid! Manut, 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 gol! Manut, gol! Manut, gol!